Bohaterem dzisiejszego odcinka jest dysk Heda, czyli pełne tylne koło czasowe, które kryje się w tym pokrowcu, a wylądować ma zamiast tylnego koła DT Swiss w tym oto kanionie. Jak to koło wygląda? Zobaczymy sobie zaraz z bliska. Ciach! Tutaj wiele się, widzę, nie zmieniło. Zakładam, że tak, tam w środku widać szprychy. Czyli konstrukcja heada jest taka jak przed laty, to znaczy na zwykłe, powiedzmy to koło, gdzie mamy piastę, szprychy i karbonową obręcz, zostały doklejone płaty karbonu. Spełnia to swoją rolę, no bo po prostu szprychy nie pracują nam na wietrze, czyli nie mamy tego dodatkowego oporu powietrza. Ściągam tutaj plastiki, żeby go zważyć uczciwie. Tutaj komora maszyny losującej jest pusta i lecimy z dyskiem na wagę. Jest to dysk pod oponę 12480. No to nie jest super lekko, nie jest też super ciężko, ale no tam trochę waży. Jak widzicie, dysk jest przygotowany pod tubeless, jest też Diablo szeroki. Ten dysk kosztuje około 10 tysięcy złotych. Ma mocowanie pod tarczę w systemie Centerlock, jak zakładam, pod tą osłoną. Tak, dobrze mi się wydaje, tu pod osłoną znajdujemy mocowanie Centerlock, gwintowane od środka, tak żeby można było założyć nakrętkę. No, sam dysk jest generalnie dość ciekawy, aczkolwiek no chyba największą według mnie zaletą headów jest to, że są ładne i też, o ile dobrze pamiętam, świetnie się kręcą, ale ja na przykład z headami mam taki mały problem tu, podobny jak z niektórymi modelami Rona na przykład, że ten cieniuteńki, niczym nie zabezpieczony tutaj karbon po paru uderzeniach fajką przy pompowaniu koła zaczyna się po prostu strzępić i każdy dysk jest generalnie delikatny, ale ten jest ultra delikatny, także no trzeba o niego mega, mega dbać. No to co nas na pewno będzie jeszcze interesowało, to jest szerokość tego dysku. Zewnętrzna szerokość tego dysku to jest 31,5 prawie. A wewnętrzna szerokość tego dysku to jest 22,5. No to są takie wartości dość szerokie. Szczerze, to 30 po zewnętrznej w rasowym kole szosowym to ja dawno nie widziałem. Szczerze, koło dychy to chyba bym się rozglądał za dyskiem lightweighta, którego konstrukcja jest jednak troszeczkę bardziej bezpieczna. Albo może zipa. Takiego heada kupiłbym raczej, gdyby była okazja kupić go za jakieś 5-6 tysięcy, może z drugiej ręki, czy coś takiego. Ale na pewno koło fajne, robi robotę, nie spotyka się go na każdym rogu, no i ma czarne naklejki. Tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnych, hej!